Paracelsus mówił, że wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni truciznę. Tak samo jest z ISO. Znając dawkę graniczną, możemy korzystać z niego sprawnie i bezpiecznie. Niestety, ocena tej dawki jest już mocno indywidualna. Cześć, ja jestem Rafał i na tym kanale dzielę się swoją wiedzą na temat fotografii. Dzisiaj pogadamy o ISO. Światło pokonuje dość długą drogę wewnątrz aparatu. Najpierw musi przejść przez optykę obiektywu, a następnie przez otwartą migawkę trafia na matrycę, która zmienia światło w informacje i przekazuje je wprost do procesora, który zmienia je w zdjęcie. Zatrzymajmy się na chwilę nad momentem dostania się światła na matrycę. Niegdyś tym elementem światłoczułym znajdującym się na miejscu matrycy, czyli elektronicznego sensora światłoczułego, była klisza filmowa lub film. Miał on stałą czułość, czyli zdolność do przyswajania światła. Choć lustrzanki analogowe wracają do łask, to zdecydowana większość fotografów używa urządzeń zawierających matrycę. Matryca, w przeciwieństwie do filmu, ma możliwość zmiany czułości ISO, czyli wspomnianej wcześniej czułości na światło. Zależność jest banalnie prosta. Im wyższy poziom ISO, tym czulsza staje się matryca i tym jaśniejsze staje się zdjęcie. Bazowe ISO wynosi około 100 lub 200. Kolejne stopnie to 400, 800, 1600, 3200 i tak dalej. Najlepsze aparaty są w stanie robić zdjęcia na kosmicznych czułościach. Czasem jest to 6400, czasem 12800, ale zdarzają się też wyższe, choć różnie bywa z ich użytecznością. Z ISO 200 korzysta się w słoneczny dzień, w ciemnych pomieszczeniach i w nocy musimy pomóc sobie ustawieniami ISO powyżej 1600. Oprócz ISO oferowanego przez samą matrycę istnieje też tak zwane ISO rozszerzone, czyli poziomy czułości ISO będące poniżej i będące powyżej zakresu sensora. Takie czułości są generowane przez oprogramowanie. Jednak nie ma róży bez kolców i tak jak wcześniej wspominałem, ISO potrafi być trucizną. Wraz ze wzrostem poziomu ISO rośnie też poziom szumów. Można to porównać do pracy człowieka. Im ciężej pracujemy, tym bardziej się męczymy i tym mniej efektywna jest ta praca. Matryca męczy się na wysokim poziomie ISO i produkuje zanieczyszczony obraz. To, jak matryca radzi sobie z wysokimi czułościami, zależy w dużej mierze od jej wielkości. Większe matryce, ukryte w dużych aparatach, radzą sobie zdecydowanie lepiej niż te maleńkie, ukryte w naszych smartfonach. By umiejętnie i bezpiecznie korzystać z ISO, należy sprawdzić swój aparat, wykonać zdjęcia na różnych wartościach i ocenić na dużym ekranie komputera, które szumy uważamy za akceptowalne, a które są już zdecydowanie niedopuszczalne. Ja korzystam z aparatu z dużą matrycą i akceptuję zdjęcia do 12800 ISO. Istnieją jednak takie krytyczne sytuacje, gdy zrobienie zdjęcia jest ważniejsze od jego jakości. Wtedy w grę wchodzi nawet zawrotny ISO 51200. Dużo. Gdy sprawdzisz już swój aparat i wybierzesz akceptowalny poziom ISO, możesz ustawić maksymalny poziom ISO w ustawieniach. Dzięki temu, nawet gdy ISO dobierać będzie się automatycznie, nie musisz się obawiać, że przekroczy dolną granicę jakości. Wydaje mi się, że to wszystkie podstawowe wiadomości na temat ISO. Jeśli chcesz wiedzieć więcej lub uzyskać opinie na temat swoich prac, to zapraszam Cię do dołączenia do otwartej grupy na Facebooku. Dzielimy się swoimi inspiracjami, osiągnięciami i oceniamy swoje prace. To przestrzeń do Twojego rozwoju. Link do niej znajdziesz w opisie filmu. By nie ominąć następnych materiałów, zasubskrybuj kanał. Twoja subskrypcja i ocena filmu wiele dla mnie znaczy. Powodzenia i do zobaczenia.